2007 roku, kiedy anime w Polsce jeszcze mocno raczkowało, by obejrzeć ulubione japońskie bajki, każdy fan musiał się nakombinować. Streamy online nie były wtedy jeszcze popularne, generowały filmy o bardzo kiepskiej jakości. Pozostały więc zagraniczne kanały TV oraz torrenty i direct downloady. Triumf wtedy świeciła strona Anime Sub Info, na której to pobrać mogliśmy fanowskie polskie napisy. Jednak tego roku pojawiła się iskierka nadziei w postaci newsa opublikowanego przez stronę Sad Courier. Animax, popularny na świecie kanał emitujący wyłącznie anime, rzekomo miałby się pojawić w Polsce. Była to wspaniała wiadomość dla polskiego fandomu, bo uwierzcie, jeszcze 11 lat temu telewizja przyciągała gigantyczną ilość osób. Gdyby chociaż 1% widzów zobaczyło i zainteresowało się Animaxem, japońskie animacje bardzo szybko nabrałyby popularności w naszym pięknym kraju. Niestety, Sony, odpowiedzialne za AXN, nie zdecydowało się na start kanału. Na otarcie łez udostępnili oni kilka pozycji w AXN Spin, które emitowane były jednak głównie w nocy. Mamy 2018 rok. Stream się rozwinął, dostęp do anime legalnie umożliwia Netflix, Amazon, Crunchyroll. Nagle jak flip z konopi wyrasta zapowiedź kanału Polsat Games, który wzorem jak Hyper za dawnych lat emitował będzie anime. Czy w dzisiejszych czasach taka promocja anime jest nam jeszcze potrzebna? Zacznijmy może od tego, czym Polsat Games jako pełnoprawny kanał będzie. Najmniej bystry Sherlock domyśli się po nazwie kanału, że Polsat Games będzie o grach. Ale nie tylko. Nas graczy często łączą jeszcze inne zainteresowania, które zwykle pokrywają się kalka w kalkę. A więc gracz interesuje się jeszcze technologią, takie kanały również tam zawitają. Gracz interesuje się e-sportem, no dobra, może nie każdy, ale przede wszystkim młody widz, który dorasta w erze e-sportu. Tym tematem będzie oczarowany. Zresztą Polsat Games w połowie ramówki oferował będzie transmisję na żywo, relacje z turniejów, etc. To właśnie będzie motorem napędowym całego kanału, któremu w sumie zwiastuje sukces. Szczególnie, że za budowę programu zabrali się kumaci ludzie, którzy do niektórych serii zatrudnili znanych growych youtuberów. Będzie także kącik retro, który przyciągnie starszych i nostalgicznych widzów. Dla mnie bomba. Co więc robią tam anime? Czy one pasują do ramówki programu? Pasują, pod warunkiem, że będą to produkcje dobre i popularne. I voilà, takie właśnie będą. Zacznijmy od Dragon Ball Super, legendarnego tytułu, po który sięgną zwykle weterani produkcji, ale i młodzi, by sprawdzić fenomen tego shonena. Gdyby jednak młodzi stwierdzili, że to nie jest to, czego szukali, tuż po emisji Dragon Balla pojawi się Boku no Hero Academia, idealny shonen do rozpoczęcia przygody z tym gatunkiem, doskonale pasujący zarówno dla młodego, jak i doświadczonego widza. Będzie to super okazja, by do anime przekonać kolejne rzesze widzów. Wyobraźcie sobie, że ktoś, kto anime za dużo nie słyszał, albo do japońskiej animacji nie był przekonany, obejrzy sobie jakąś transmisję z turnieju CSGO, po czym kanał Polsat Games zostawi odpalony w tle. Kiedy na ekranie pojawi się Boku no Hero Akademia, jest duża szansa, że produkcją zainteresuje się i zacznie ją oglądać. Przypominam, że to dopiero początek kanału, który obiecuje wyemitować aż około 9000 odcinków różnych anime. Jeżeli starannie dobiorą licencje, nie patrząc na cenę, a na popularność, tylko pomogą w promocji anime w Polsce. Jasne, Netflix ma masę popularnych marek, takich jak SAO, Fullmetal Alchemist, Death Note czy Nanatsu no Taizai, ale są jeszcze inne świetne tytuły godne wyemitowania. Szczególnie, że Polsat Games dostępny będzie od najtańszego pakietu cyfrowego Polsatu, a to w porównaniu do kanału 2x2, który do dzisiaj emitowany jest tylko w regionalnych kablówkach, ogromna przewaga. Zresztą bądźmy szczerzy, ramówka 2x2 jest mało obiecująca w porównaniu ze startem Polsat Games, bo nie wspomniałem jeszcze o kolejnej trzeciej produkcji, jaką będzie Assassination Classroom. Kolejne pozycje będą zapewne zapowiadane w najbliższej przyszłości. Postaram się skontaktować z Polsat Games, by uzyskać od nich jak największą ilość konkretów. Podsumowując więc, Polsat Games rusza już 15 października i od samego początku oferuje 3 anime. Dragon Ball Super z polskim dubbingiem oraz napisami z oryginalnym seiyuu do wyboru emitowany będzie od poniedziałku do piątku o godzinie 16, a więc idealnej godzinie dla zmęczonych po szkole widzów. Pół godziny później, czyli zaraz po emisji Dragonka, pojawi się Boku no Hero Academia, również od poniedziałku do piątku z polskim lektorem Maciejem Gudowskim do wyboru. Na koniec, bo o północy, również od poniedziałku do piątku emitowany będzie Assassination Classroom. Jednak jego maratony puszczane będą również w sobotę, od 22.30 do 1.00 w nocy. Start bardzo dobry, trzymam kciuki za dalszą realizację i popularyzację anime w Polsce. Jeszcze sobie o Polsat Games nieraz porozmawiamy. Dajcie znać, czy waszym zdaniem telewizja ma jeszcze siłę napędową w kwestii promocji anime w Polsce. Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. Do usłyszenia, cześć!